Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Bolesław Piecha, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wierzyłby Pan politykom, gdyby sam nie był politykiem? Oczywiście, że wierzę politykom. Czy ale wierzyłby Pan politykom, gdyby nie był Pan politykiem? Gdybym nie był politykiem, to bym tak średnio się do tego przymierzał. Natomiast no, z przymrużeniem oka wszystko można powiedzieć. Ile razy Pan powtarzał, że kończy z polityką, że w następnych wyborach nie wystartuje? A może z pięć, a może sześć razy. A ja Panu nawet uwierzyłem. I ja też sobie uwierzyłem, nawet zaopatrzyłem się taki podręcznik, czy taki przewodnik, który wydał Parlament Europejski w 27 chyba językach, który się nazywa Życie po Parlamencie Europejskim. Posła oczywiście. Życie po Parlamencie, no to nieźle. Jak, to jak wierzyć politykowi, który nawet, który łamie słowo, które sam sobie dał? Wie pan, to jest też tak, że zawsze jest pewne takie są konsekwencje. Pan sobie emeryturę polityczną układał. Ja sobie ułożyłem polityczną emeryturę i być może będzie ona też tylko troszeczkę opóźniona. Natomiast no, w polityce nie ma sprawa nigdy niemożliwe i tak dalej. W związku z tym tak się złożyło, że startuję w tych wyborach europejskich. Kiedy widzieliśmy się w tym studiu chyba z rok temu, niemal ponad dokładnie rok temu, półtora roku temu w tym studiu. To mówił pan wtedy tak, jestem już na to za stary, polityką jestem zmęczony, zostawiam ją młodszym i co? I polityką to jestem zmęczony, natomiast Parlament Europejski fontannę młodości w Rybniku odkrył, bo farmakologia czyni cuda. No, być może. Natomiast ja muszę powiedzieć, że po prostu podoba mi się to, co tam się dzieje. Nie tylko w tej sferze politycznej, ale głównie w tej sferze eksperckiej, merytorycznej. Jest wiele ciekawych rzeczy, które w Polsce nie mamy pojęcia, albo czytamy w nich w takich tabloidach, jak Fakt, jak Super Express, czasami słyszymy w Dzienniku Zachodnim, zazwyczaj 1 kwietnia. Różne dziwne niespodzianki. Muszę panu powiedzieć, chociażby bardzo mocno byłem zaangażowany w kwestii łańcucha żywnościowego i zdrowej żywności, a również w kwestii jak to jest ze zdrowiem publicznym w tej naszej wspaniałej Europie. No i muszę panu powiedzieć, że na przykład dowiedziałem się, że w grupie rukoli albo w kiełkach rukoli, czyli uważanej za coś super zdrowego, jest 30 gatunków bakterii, z tego około połowa chorobotwórczych. To muszę chyba przestać jeść rukole, ale co pan będzie mówił teraz swoim wyborcom? To jest pytanie, że pan przez rok odmłodniał? Czuję się dobrze. To nie jest tak, że ja będę lepiej niż rok temu, najwyraźniej. Na pierwszej linii politycznej. Natomiast rzeczywiście ta wiedza ekspercka, którą pewnie posiadam przez wieloletnie doświadczenie, siedzenie też w pewnych tematach, przyda się. Przyda się nam, jako obywatelom. Przyda się również w takim zderzeniu z tym, co próbuje nam marketing potężny, bo on jest ten, ci, że handlują, jest lepiej zbudowany niż Parlament Europejski, niż moje słowa, które próbują nam mówić. Po prostu, no, trzeba również tą wiedzę ekspercką. Czemu nie na pierwszej linii? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. 5 lat temu otwierał pan listę PiS na Śląsku. A teraz dziś jest pan na czwartym miejscu. No to co? No to nie jest pierwsza linia. Przestali pana lubić w partii, czy co? Nie, ja jak powiedziałem, zgłaszałem akcję, że ewentualnie jest to moja ostatnia kadencja w Parlamencie Europejskim. W związku z tym teraz to uważam, ja panu już nie wierzę. To jest pana zdanie. Ja sądzę, że wyborcy może to inaczej odczytają. Stwierdzono, że przyda się moja wiedza ekspercka. Zaproponowano mi takie, a nie inne miejsce. 5 lat temu pan otwierał listę PiS jako senator. Dziś jest pan czynnym europosłem i pan dostaje w nagrodę miejsce numer 4. Proszę zapytać Olbrychta, jak to się dzieje, więc on pan na pewno odpowie dokładnie, jak on otwierał zawsze tą listę. Koalicja Europejska, zbieranina, jak to mówicie, a wy jesteście dobrą zmianą. Też była zbieranina i też Olbrych był chyba na trzecim czy czwartym miejscu. Bolesław Piecha, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.